May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul. Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. Ja właśnie szykuję się do wyjścia, bo za moment jadę na event marki Aven. Dostałam zaproszenie od marki. Od razu też zaznaczam, że ja z marką nie współpracuję, ale jest świetny temat. Temat między innymi lata, ochrony przed promieniowaniem, nowych produktów, filtrów i całej reszty. Generalnie wszystko, co jest związane z pielęgnacją skóry, a wy wiecie, że ja po prostu uwielbiam te tematy. Więc jak dostałam zaproszenie od marki właśnie na ten event, to stwierdziłam, że idę, bo jestem bardzo ciekawa, co tam będzie się takiego działo i o czym będzie właśnie ta konferencja i to spotkanie. Zresztą ja w ogóle bardzo lubię markę Aven od wielu, wielu lat. Kto mnie śledzi, ten doskonale o tym wie, że wracam do tych produktów raz na jakiś czas, polecam wam je tutaj. No, także wybieram się na event, a jeszcze przed wyjściem stwierdziłam, że przygotuję obiad, bo nie wiem, o której Maxy wróci z pracy, nie wiem, o której ja wrócę, więc chciałabym już mieć w sumie wszystko gotowe w domu, przygotowane pyszne kaszotto, które właśnie skończyłam robić. Szykuję się, tak jak widzicie, dzisiaj w takich niebieskich odcieniach, wychodzę i oczywiście, że zabieram was ze sobą. Zobaczymy, co ciekawego będzie się działo na tym evencie, jaki będzie temat, bo myślę, że jest on taki na czasie, więc warto przekazać wam trochę fajnych informacji. No, tak jedziemy i zapraszam was do oglądania dalszej części dzisiejszego vlogu. Moi drodzy, a ja już jestem w look-upie z tym cudownym, jak widzicie, widokiem na Warszawę, 42 piętro. Cudownie, no jest po prostu cudownie. Pamiętacie, byłam tutaj ostatnio na evencie marki Eisenberg, a teraz jestem z marką Aven. Proszę bardzo, zaraz zacznie się część konferencyjna. Pokażę wam również strefy tutaj z marką, ale ten widok jest po prostu obłędny. Ten problem, jeżeli było, ja, tak jak pani wspomniała, zajmuję się trochę też dermatologią estetyczną. Dermatologia estetyczna w moim ujęciu. Wpisuje się definicję obecnie projektu, bo moim zadaniem moich pacjentek to jest po prostu pozwolić im przyprawić nową skórę, czy zrobić wszystko, żeby poprzebarwień był widoczny na przykład głowy filtrów kończykowych, bo usuwać ewentualnie zmiany skóry, które w jakiś sposób są podejrzane. No i poinstruować, w jaki sposób mają bardzo życie codzienne tą skórę. Czyli to, właśnie, no nie o tym, że projekt jest czymś,
filozofią, gdzie Pani o siebie miły wszystko w nosie i Pan mówi, włosów nie malujmy się, zapomnijmy o tym, jak wygląda mnie. Chodzi o to, żeby nasze marzenie nie były usta wielkości, nie wiem czego. Po prostu, że, proszę Państwa, medycyna estetyczna, medycyna profesora filozofii Kolejczyku, to jest medycyna holistyczna, która nie tylko dba o zdrowie skóry, ale o całe definicję zdrowia, to był Światowej Organizacji Zdrowia, czyli nasz dobrostan też psychiczny, fizyczny. Jeżeli to o to zadbamy, jeżeli rozmawiamy z pacjentem o pielęgnacji, o diecie, o wysiłku, o rezygnacji z pewnych rzeczy, o śnie, który jest bardzo ważny, o tym rytmie dobowym, który często jest niestety zaburzony, to jest bardzo ważne dla tych ludzi, którzy często uzależnieni od komputerów, od tych wielkich, często gdzieś tam rozgrają, a mimo że ta faza rozsłu i dobry sen, to jest sen, który dokonuje się właściwie do 20, przed 23. To ten sukces nie będzie, ale co z tego wynika? No łatwiej przyjść do doktora, zniszczyć usta i wstrzyknąć kwiatki neurologowe, które to trwa 7 minut, co do 5, niż spędzić pół godziny na rozmowie. Tak? Bo to jest rozmowa, ona czasami jest wymagająca, ponieważ pacjentka przyszła do mnie po konkretną rzecz, a ja mówię, wie pani, no ale ja niekoniecznie bym chciała to zrobić, bo ja mam taki pomysł tutaj, bo wydaje mi się, że u pani teraz tym problemem to jest to i to, jak wyprowadzimy to i to, to będziemy mogli zrobić dopiero to. I to jest za mój czas, a czas to ten, to pieniądz, to czas to jesteśmy niecierpliwi. Więc no, ja myślę, że, ale jak o tym mówimy, to znaczy, że jest dobrze, tak? To jest tego się wyższa. O, zobaczcie, kochani, tutaj możecie zerknąć na strefy, gdzie powstają kosmetyki marki Aven, strefy laboratoryjne. Mamy tak nazwane działanie, bo to są badania kliniczne, terapeutyczne, te produkty faktycznie działają. Dobra, jestem już w domu, słuchajcie, po tej konferencji Aven, powiem wam, jakie moje wrażenia. Zaraz w ogóle muszę się rozebrać, bo chciałabym się też zebrać trochę za sprzątanie, zjeść obiadek, trochę takich spraw organizacyjnych w domu, oczywiście też siąść do komputera, trochę podpisywać na maile, podpisywać na komentarze na Instagramie, które się dzisiaj pojawiły. Słuchajcie, pojechałam na konferencję i byłam święcie przekonana, że będą pokazane nowości, ale w sensie, że pojawią się może jakieś dwa nowe produkty, a co się okazało? Pojawiło się tyle świetnych, ciekawych, nowych produktów w każdej praktycznie serii marki Aven, że byłam niesamowicie zaskoczona. Naprawdę, już dawno nie byłam na takim evencie, gdzie było aż tyle produktów pokazanych i powiem wam, co najbardziej mnie zaskoczyło. Po pierwsze, nowy produkt w formie serum z witaminą C. Cieszy mnie ogromnie, że wreszcie jedna z moich ulubionych marek dermokosmetyków, czyli właśnie Aven, wprowadziła tego typu produkt. Ale czemu on się wyróżnia? On ma tam bardzo stabilną i aktywną formę witaminy C, którą marka nazwała dermokosmetyczna forma witaminy C, coś w tym stylu. Oczywiście dopytałam tam o wszystkie szczegóły, co i jak. Mogłam sobie też zobaczyć, jak to serum wygląda. Ono jest w takiej fajnej, mlecznej formule. Można je stosować rano i wieczorem, bez względu na porę roku. Oprócz tego są tam inne substancje w różnych stężeniach, jak na przykład niacynamid. Bardzo ciekawe połączenia. Jestem niesamowicie, powiem tak, zaintrygowana tym produktem i na pewno go przetestuję. Nie dostałam go oczywiście do przetestowania w presspaku, ale kupię sobie to serum i je przetestuję. Okazało się, że jest też w ofercie krem pod oczy właśnie z tej serii, z witaminą C. On ma taką lekką konsystencję, ale taką, powiedziałabym, w dotyku jakby troszkę bazę, taką silikonową, bezzapachowy, do stosowania rano i wieczorem, więc też naprawdę bardzo ciekawy ten krem pod oczy, więc to mnie zaciekawiło. Poza tym,
Okazuje się, że cała seria Cic Alfate jest niesamowicie rozbudowana. Miałam okazję porozmawiać z panią, bo były wystawione zdjęcia na różne problemy skórne, na przykład bliznowce, poparzenia, po zabiegach i nie tylko. I pamiętam doskonale, jak ta seria została, znaczy ta seria, jak pojawił się pierwszy produkt z tej serii właśnie w sprzedaży od Aven, i to był ten słynny krem regenerujący pozabiegowy Cic Alfate Plus. Teraz jest dostępnych kilka innych produktów, w tym między innymi, słuchajcie, serum. Jest dostępny żel na blizny silikonowe, bardzo podobny do żelu od marki SVR. Tam są oczywiście inne substancje, ale w konsystencji i w działaniu jest bardzo, bardzo podobny. Też świetny produkt, miałam już okazję go testować i sprawdzać. Ale jest też dostępny spray, którym można stosować na różne części ciała. Też niesamowicie ciekawe, bo to też będzie takie fajne rozwiązanie na przykład dla osób, które nie lubią stosować kremów pozabiegowych, a wolą wersję właśnie w sprayu. Dlaczego nie? Słuchajcie, poza tym, a seria anti-rougeur, chyba tak się wymawia, czyli seria naczynkowa. Aven kiedyś miało fantastyczne mleczko, takie zielone, do demakijażu z tej serii. To mleczko niestety zostało wycofane. Ja wielokrotnie Wam je polecałam. Osobom, które mają skórę naczynkową, czy na przykład z początkiem trądziku różowatego. Jest szkoda, że zostało wycofane. Nawet rozmawiałam z panią, która tam zgadałyśmy się trochę na temat tej serii, bo jak widzieliście, były różne stanowiska. Każde stanowisko było przeznaczone do odpowiedniej serii. Tam były wystawione produkty i była osoba odpowiedzialna, która przedstawiała te konkretne produkty. I wiecie co, nawet tak jak mówię, rozmawiałam z panią na temat tych produktów z tej serii i ona też mówi, że to mleczko było genialne, no bo było. Było świetne, coś mi tu cały czas pika, czekajcie. To mleczko naprawdę było fantastyczne i mam nadzieję, że marka wprowadzi jakiś taki produkt, który będzie właśnie też ukierunkowany głównie na serię naczynkową i z trądzikiem różowatym. W tej serii jest też taki fajny krem, który można stosować jako bazę pod makijaż z zieloną konsystencją. On oczywiście nie daje zielonego efektu na skórze, ale on tak delikatnie maskuje naczynka. Tam pojawił się nawet, słuchajcie, tego nie wiedziałam, pojawił się bardzo fajny BB chyba cream, czy BB, czy CC, jakoś tak, o też fajnej formule, ale ona jest taka bardziej treściwa i nieco tłusta, więc będzie świetnym rozwiązaniem dla osób, które mają skórę naczynkową, ale suchą. I też bardzo fajnie się sprawdzi, bo będzie delikatnie maskować te naczynka. Natomiast hitem w tej serii jest najnowszy produkt, krem, który jest tak stworzony, że można go stosować w pierwszej i drugiej fazie trądziku różowatego lub też można go połączyć jako uzupełnienie kuracji z trądzikiem różowatym w momencie, kiedy stosujecie kurację dermatologiczną, czyli leki. Na bazie bardzo fajnych substancji aktywnych, w tym między innymi jedna opatentowana substancja, tak mi się wydaje. Przy okazji chciałam Wam tylko przypomnieć, bo to też jest bardzo ważne i widzę, że czasami ludzie, którzy gdzieś wypowiadają się w internecie na ten temat, analizują składy różnych kosmetyków, wyśmiewają tę kwestię. O co mi tutaj chodzi? O patenty. Słuchajcie, nie ma takiej opcji, żeby w INSI, czyli w składzie kosmetyku, pojawił się opatentowany kompleks, czy na przykład opatentowana substancja. No bo przecież skoro jest to opatentowane, to inne firmy nie powinny tego widzieć. I zdarza się, że Wy na przykład nie widzicie tych substancji w składzie. Nie tylko substancji, czy na przykład kompleksów, albo zastosowanej technologii, jakichś nośników, takich jak na przykład liposomy, czy nanodyski, które są stosowane z Sysderma i Ionel. Tego nie ma w składzie, bo takich substancji nie umieszcza się w składzie INSI. Więc miejcie to proszę na uwadze, jeśli gdzieś będziecie coś przyglądać, czy ktoś będzie coś opowiadał na ten temat, gdzieś tam się wypowiadał, patenty są zastrzeżone i możemy mieć tylko, powiedzmy, zaufanie do producenta, że rzeczywiście coś takiego w tym produkcie jest. No ale sam ten krem do skóry naczynkowej bardzo, bardzo fajny. Poza tym pojawiły się nowości w serii tej trądzikowej. Dla osób z cerą problematyczną pojawił się tam bardzo fajny taki krem żel z tej serii. Dalej, słuchajcie, pojawił się nowy filtr.
W ogóle zmieniły się opakowania i jeśli kojarzycie filtry marki Avène, to zapewne pamiętacie, że te chemiczne filtry były w takich pomarańczowych opakowaniach, natomiast filtry mineralne były w takich białych opakowaniach. Teraz te filtry mineralne też są w żółtych opakowaniach, ale te opakowania są inne. Zmienił się kolor, bo jeden z tych filtrów mineralnych był z kolorem, nadal jest, ale ten kolor jest delikatniejszy, już nie jest taki ciemny. Poza tym też wydaje mi się, że formuła tego filtra się zmieniła, ona jest taka przyjemniejsza dla skóry. No super, po prostu jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ile pojawiło się świetnych produktów i nowości. Na pewno zaczniecie je dostrzegać w aptekach. Są już podobno dostępne też na stronie marki Avène. Więc jeśli coś Was interesuje, ale w ogóle wrzuciłam dzisiaj relacje na Instagram, takie tam małe zajawki, słuchajcie, z tej konferencji i już jedna dziewczyna mi napisała, że już zna to serum z witaminą C i też już się sobie testuje i że w ogóle jest zachwycona, więc coś chyba jednak w tym wszystkim jest. No na pewno ja, wiecie jak podchodzę do testów, u mnie to trwa. To nie jest tak, że tydzień i już Wam zdaję relację na temat jakiegoś tam kosmetyku. Poza tym mam też bardzo dużo kosmetyków w zapasie i takich, które testuję dla Was i sprawdzam, więc jeśli wprowadzę te nowości od Avène, które się pojawiły, to na pewno za jakiś czas, nie szybko, ale chciałabym je przetestować i chciałabym przetestować przede wszystkim to serum z witaminą C, które bardzo mnie zaintrygowało, bo jestem ciekawa, jak będzie działała właśnie ta witamina C, ona stworzona przez markę. Zobaczymy. Także tyle jeśli chodzi o konferencję. Cieszę się, że miałam możliwość, żeby wziąć w niej udział i zobaczyć trochę tych nowości, które tam się pojawiły i porozmawiać z dziewczynami i z osobami, które są w marce, które tam pracują i które wiedzą, jak to wszystko wygląda od środka. Więc bardzo się cieszę pod tym względem i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Tak jak wspominałam Wam wcześniej, ja nie współpracuję z marką Avène, ale było mi bardzo miło, że zostałam zaproszona na ten event, żeby zobaczyć po prostu, jak to wygląda od środka. Dobra, teraz idę się ogarniać wszystko. W ogóle jeszcze Wam coś pokażę zaraz. Słuchajcie, wybiła mi cudowna liczba na Instagramie, czyli 30 tysięcy. I z tej okazji mówię do Maxa, wiesz co, zrobię sobie prezent. A dokładnie taki, że pojedziemy kupić piękne balony. Właśnie takie srebrne balony. I zamiast wstawiać zdjęcie urodzinowe na mój Instagram, to wstawię zdjęcie właśnie z balonikami. Że 30, żeby była taka, wiecie, zmyłka, bo moje urodziny są akurat jutro, więc jutro będę wrzucać to zdjęcie i zamiast 41 wrzucę 30. Zobaczymy, jakie będą reakcje. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja nie wiem, jak, słuchajcie, patrzyłam na te balony. Byłam święcie przekonana, że one będą ogromne. I one są po prostu takie maleńkie, że ja dziękuję bardzo, żeby je nadmuchać, musieliśmy włożyć słomki, słuchajcie, żeby przez te słomki po prostu tutaj wpuścić powietrze. Nie, no dramat. Ale mam nadzieję, że zdjęcia się spodobają i że jakoś fajnie to będzie wyglądało. Najważniejsze, że się udało, słuchajcie, że najważniejsze, że jest 30 i najważniejsze, że wreszcie dobiłam do tych 30 tysięcy. Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met sooner. Sure, I've had lovers in my past, won't lie, I've had a blast, but none of them had your humor. They can't compare, no one could ever do. Nobody's close to you, yeah. One night's not fair, what can I say to make you never leave this room? Udało się, posprzątałam sobie tutaj tę część w mojej sypialni, ale tak sobie pomyślałam, sprzątając, bo wiecie co, dopytujecie mnie, jak tam mój projekt związany z perfumem, czyli dawno nie było żadnego filmu związanego właśnie z zapachami damskimi i pytacie, czy udało mi się już skompletować wszystkie zapachy, które sobie zaplanowałam na ten rok i powiem Wam tak, nie udało mi się jeszcze skompletować, ale mogę Wam już pokazać te, które aktualnie już mam. I pierwszy z tych zapachów to jest właśnie Kenzo. Na pewno każdy z Was doskonale zna ten zapach. To jest
To są perfumy z czasów, kiedy byłam młodą kobietą, nie nastolatką, tylko młodą kobietą. I tak mnie po prostu naszło, żeby wrócić do tego zapachu. I wiecie co? Poszłam ostatnio. Poszłam sobie do Hebe. Przeglądałam kosmetyki i weszłam na ten dział właśnie z zapachami i były wystawione te kenzo, czyli te pierwsze kenzo właśnie z tym makiem. I jak powąchałam, to się zakochałam i mówię, nie, ja po prostu muszę mieć w swojej kolekcji ten zapach. No, ja go uwielbiam. To jest oczywiście woda perfumowana w dużej pojemności. Ile tutaj mamy? Chyba 100 ml. Tak, 100 ml. Także jeden z tych zapachów do mojej kolekcji, że tak powiem, mam. Givenchy, zapach, który też Wam już parę razy pokazywałam tutaj na moim kanale i do którego raz na jakiś czas regularnie wracam, tylko wcześniej kupowałam go w wersji wody toaletowej. Teraz stwierdziłam, że kupię go w wersji wody perfumowanej, dlatego że mam wrażenie, że osłabła jego intensywność i ten właśnie w tej wersji wody toaletowej kompletnie się nie trzyma u mnie na skórze. Natomiast ta wersja, czyli wersja woda perfumowana, jak najbardziej tak. I to jest zapach wakacji, moich pierwszych, nie, poczekajcie, tak, moich pierwszych wakacji we Włoszech. Dlatego uwielbiam do niego wracać, bo to jest takie właśnie cudowne wspomnienie. A jeśli mówimy o wakacjach, to oczywiście Jean-Paul Gaultier Classic i to z kolei pierwsze wakacje w Grecji. To były cudowne wakacje, bo trwały prawie 3 miesiące. Jeszcze zanim poznałam oczywiście Massimo, zwiedziliśmy wtedy, pływaliśmy na jachcie i zwiedziliśmy wtedy prawie całą Grecję, wszystkie wyspy. I uwielbiam do tego zapachu wracać. To jest zapach, do którego tak naprawdę Wy też już widzicie, bo jak oglądacie moje filmy 7 dni, 7 stylizacji, to staram się Wam pokazywać zapachy i widzicie, że regularnie sięgam po tę wersję. Tym razem kupiłam sobie w większym opakowaniu i tu mamy, już Wam mówię, 100 ml, tak. Czyli Jean-Paul Gaultier Classic, ta pierwsza wersja, to jest jeden z moich ulubionych zapachów. Dalej, Michael Kors Sexy Amber. Też już go doskonale znacie, też kupiłam w większej wersji, w dużej buteleczce, kobiecy, cudowny, na każdą porę roku, wieczorowy, dzienny, obłędny zapach. Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych zapachów Michaela Korsa. I dwa zapachy, czyli Pure Poison od Dior. To jest zapach, jeden z pierwszych zapachów, które dostałam w prezencie od mojego Massimo, więc też mam do niego taki sentyment. Tutaj co prawda mam 30, ale myślę, że jak się skończy, to wtedy sobie kupię już tę większą wersję. I jeden z takich nowszych zapachów, które bardzo, bardzo lubię i uważam, że z całej kolekcji tej luksusowej, jak dla mnie ten jest najpiękniejszy, czyli Desert Eden od Estée Lauder. O, i słuchajcie, to będzie tyle. Na razie udało mi się uzupełnić, a w sumie to stworzyć tą moją taką kolekcję perfum moich ulubionych, takich, które są takim moim zapachem, które się ze mną kojarzą, które przywołują mi niesamowite wspomnienia, do których uwielbiam wracać. Są właśnie te perfumy, to są wszystko wody perfumowane. Chyba Michael Kors też, ale wiecie co, nie jestem... Tak, woda perfumowana, no właśnie. Właśnie, woda perfumowana, także wszystkie wody perfumowane. Jak skompletuję resztę, to oczywiście Wam je pokażę. Tutaj z kolei są zapachy Massimo. Czasami mnie też pytacie, czym pachnie mój Massimo. Jego z kolei zapachy, takie wiecie, te jego, które się z nim kojarzą. To jest Dior Fahrenheit, bardzo charakterystyczny zapach. Pewnie większość też będzie z Was kojarzyć ten zapach, czyli właśnie Dior Fahrenheit. Na pewno właśnie też Jean-Paul Gaultier, ale w wersji męskiej, ten pierwszy klasyczny. No i oczywiście to jest też zapach, z którego my obydwoje korzystamy, czyli Black Orchid od Toma Forda. A tutaj widzicie jedna mniejsza, druga większa buteleczka. Oboje z niego korzystamy, bo to jest zapach unisex. Tutaj z kolei ma też taką mniejszą pojemność Dior Sauvage, też bardzo lubi ten zapach, a tutaj są zapachy z Estée Lauder, które Max używa jak idzie do pracy, bo one są takie delikatniejsze, ale one są też właśnie unisex, czyli Infinite Sky, Paradise Moon i Radiant Mirage. O, i to są nasze zapachy, a w sumie to są
te moje główne, najważniejsze zapachy, które kompletuję do mojej kolekcji. Zapachy, którymi pachnie Massimo. I jeszcze tutaj na górze mam zapachy, które zużywam, ponieważ chcę je zużyć, żeby właśnie stworzyć tą swoją kolekcję. Dlatego też tak długo mi to schodzi, kupowanie tych perfum, bo chciałabym najpierw zużyć te, które mam tutaj na górze. Zaraz wam je pokażę, czekajcie. O, tu. Więc chciałabym zużyć te, żeby już je całkowicie... Och, ostrość straciło. Te właśnie tu, żeby już ich nie było w tym miejscu i żebym mogła tylko się wyłącznie skupić właśnie na tworzeniu tej mojej idealnej kolekcji zapachów. Więc jak to zrobię, to oczywiście zrobimy sobie kolejną aktualizację, ale na razie wygląda to tak. Odebrałam właśnie pocztę ze skrzynki i co ja patrzę? Przyszła do mnie tak oto cudowna kartka z życzeniami, pięknymi życzeniami od Kazimiery. Bardzo Ci kochana dziękuję. No niespodzianka, dzień przed moimi urodzinami wyciągnęłam kartkę. Jakąś taką, słuchajcie, miałam, jak to się mówi, sensację, takie przeczucie, żeby pójść i wyciągnąć pocztę. Przepiękna jest ta kartka. Chyba wspominałam Wam już dzisiaj, że jutro są moje urodziny. Chociaż Wy i tak będziecie ten vlog widzieć później, już po moich urodzinach. Ale no cudowna, przepiękna. Kochana, bardzo Ci dziękuję za tą, za pamięć, za tą kartkę i za wspaniałe życzenia, które są tutaj. Nie ukrywam, że nawet się wzruszyłam troszeczkę, bo to jest niesamowite, że nie znamy się, a mimo wszystko pamiętamy. Ach, dobra, bo się popłaczę znowu. O, jaka słodka bąbelka śpioch. Patrzcie na nią, jak się zwinęła w kulkę. Ziółka przygotowane, ashwagandha, probiotyk na noc i nukleomi. I tym akcentem, moi drodzy, mogę się z Wami pożegnać. Widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność. Do zobaczenia, buziaki. Pa!